No witam, witam wszystkich w Gwincie na Gamers Den i dzisiaj gramy sobie drugi raz deckiem syndykatu na kapitał. Co? Nie przedłużam, tylko od razu zaczynamy, wchodzimy do gry. I to będzie ostatni odcinek z syndykatu, a następnym deckiem będzie najprawdopodobniej będą Królestwa Północy lub Skojatel, ale jeszcze nie wiem. Raczej Królestwa Północy. Tak, żebyśmy sobie zdążyli w ciągu tego sezonu przejechać wszystkie te nowe zdolności, które wyszły na początku sezonu. Na początku miesiąca. No a jak wszystkie już przerobimy, tak po dwa odcinki na każdą, to wtedy sobie wrócimy do jakiegoś deku takiego, wiecie, popularnego deku z mety i albo będzie, no i będziemy próbowali oczywiście nabijać cały czas te levele w podróży, bo to trzeba zrobić w jakimś określonym czasie, więc trzeba się tym zająć. Także będziemy tworzyć jakieś deki też pod te questy, które tam są w podróży. No już wiem na pewno, że tam na harmonię będzie potrzebny dek, zdaje się. W tym trzecim tygodniu jest takie zadanie. No ale na razie musimy zrobić właśnie Królestwa Północy chyba pod zapał bodajże. Miejmy to za sobą. Z zapałem, żeby tam mieć dużo jednostek. Dobra, co mamy? No na pewno nie chcemy mieć latającego rydańczyka na ręce, bo to jest bez sensu. Mamy pasiflorę na ręce, kanalarzy. Mamy też nowigradzkie kokoty, bandę urwisu. No w sumie nie jest źle. Nie mamy Savoli ani... Czy to wymienimy? To wymienimy. A, dwóch mutantów zabójców mamy niestety tylko. No ja zaczynam. To wezmę tajny skład i kanalarzy sobie wezwiemy. Cholera! Trzymałem mapę do góry nogami! Okej, okay, on ma Hochstaplera, czyli blokuje wrogą jednostkę i tworzy jej kopię bazową. Czyli niestety, ale najlepiej byłoby mieć ostatnie słowo w tej w partii, żeby on nie mógł nam skopiować przerazy. To by było idealnie. Dobra. Mutant zabójca. Strażnik na szczycie talii przeciwnika, niestety. Jestem pod wrażeniem. Ustawił Cynthię. Aha, w bliskim starciu, bo inaczej się nie dało. Dobra. No to ja sobie. O, masz dla mnie diament. To ja sobie kokoty. On pewnie będzie miał Damiena jeszcze, i to jest problem. Bal maskowy, nie mam nic na artefakty bodajże. Tańczmy! Aż po świt! No to Saula jeszcze. To są prywatne zbiory. I nie mam też żadnych oczyszczeń chyba w tym deku, więc to też jest problem. No, zablokuje mi go. Państwo nie lubią intruzów. Ruka na kokoty. Zgradza życie. No to zrozumiałe było. To my mu tak. Lechemowie nas rozpieszczają. Coś na wzór. No i drugi truciciel, dobra, to było pewne. Haracz 6 albo 4 punkty damage'a. Morelsem.
rękawice frajerów są nieprzebrane. Zróbmy tak. Sto twarzy na twój rozkaz. Okej, to teraz sobie wystawimy bandę urwisów. Ile można dostać ciastek za diament? I żeby Redańczyk wyszedł, to wystarczy, że będę miał 6 monet. Okej. Rozwalił mi urwisów, ale mamy remis dopiero. No to ja sobie zagram morską hienę. Szkoda, żeby takie cacko się zmarnowało. Okej, mamy 10 punktów przewagi. No i spasował, dobra. O to chodziło, dobra. My teraz robimy dry passa, żeby wyrównać karty. I ostatnią rundę on będzie zaczynał z tą samą ilością kart, czyli my będziemy mieć ostatnie słowo. I ostatnim słowem najlepiej, żeby był Savola. Mamy Madame Luizę już. Jest ok. Nie chcemy oczywiście strażnika. O, i Geralta Irdena mamy też. Wziątka też możemy spróbować wymienić. Pasujemy. No i wtasuję sobie oczywiście scenariusz do ręki. Jeśli zginie magia. No i korzystając z Maty Furii prawdopodobnie go wyciągnie, o ile nie dostanie go po prostu w tych trzech dociąganych kartach teraz przed trzecią rundą. Dobra, mamy kokotę, mamy tego strażnika, ja nie wiem, to jest jakieś nienormalne, bo jak on wtasuje chociaż jednego strażnika, to ja go zawsze wyciągam. I jest Savola, jest Chwitr, jest kokota, no brakuje tylko tego, brakuje tylko śliskiego Adriano, ale już damy sobie spokój, dobra. Może tak być. Skończymy wymianę. Dobra, to my sobie w takim razie tajny skład odpalimy. I walimy tych mietków. Proszę. Znaczy się będzie miał prawdopodobnie Damiena jeszcze. No i to mnie chyba pogrąży, bo ja nie mam nic na... Nic takiego, żeby zadawało 5 damage'a. Mamy Morilsa, co prawda, czyli gdybym odpalił...
No nic, spróbujemy pasiflorę. Śpi, kochany, śpi. Nowigradzkie kokoty są z niepostrzeżonych i niedyskretna jest z niepostrzeżonych, więc mamy czym odpalić. O, miotacz petardy tam skutecznie to powstrzyma, więc nie mamy teraz kasy na Morilsa, haracz 6, żeby zapłacić. Nie ma już takiej możliwości. Wystawiam sobie kokoty. Teraz Damian prawdopodobnie wskoczy. Dalej, bez litości! A nie, bal maskowy, no tak. Nie gra muzyka, nie chleje się wino. Okej. Okay. Teraz drugą kokotę wystawmy. Nic mnie tak nie kręci, jak cudze sekrety. Przydałoby się jakieś oczyszczenie jeszcze w tym deku. Joachim. Wbije im posłuszeństwo do głów na haje. Miejmy nadzieję, że go zagra do tyłu. Czy to ja? Tego kolesia, łowcę van Morelmów. Czas zacząć. Częste picie skradza życie. No nieźle mnie teraz załatwił. A tu mamy dobre na Irdena w sumie rzeczy. Kurde, szkoda tego Morilsa tylko. No nie zapłacę haraczu, nie ma jak. Nic mi tutaj nie daje. Savola mi daje zysk 2, no ale to jest dopiero 5, więc braknie mi jednej monety na haracz. No dobra, no to użyjmy tego Morilsa. W sumie wszystko jedno, niech będzie. Nie, żebym zmienił zdanie. A, Maral, czyli jeszcze jeden, jeszcze jedna jednostka pójdzie z tym. Kto jest za dużo, żyje krótko. No nie ma szans. Szans. Dobra, no to już zagrajmy do końca. Nie mam nic na oczyszczenie, jakiegoś Kalksztajna bym tu potrzebował jeszcze. No. Już mamy ponad 25 punktów straty. No tutaj zrobimy trochę punktów Irdenem. Savola też nie najgorszy. No ale to będzie mało. On jeszcze ma dwie te karty tak samo, więc... Brązowa karta specjalna. Ja... Nie będzie tu drugiego Soden. O, rozdarcie. O. Przyjemnie. No to zagramy Savolę. Chcę tu wszędzie widzieć trupy! Okej. No i co tam jeszcze mu zostało? A, jednostka ze statusem. To jest przeraza. O, masakra, masakra. Czy mogłem odwrotnie zagrać Geralta, ale no to bym miał 11 punktów więcej i tak bym przegrał, i tak bym przegrał. Najpierw Geralta, a potem Savolę. Znaczy on by i tak mi zniszczył pewnie kokoty, które były zblokowane, więc tam było 7 punktów. To nawet bym nie miał 11 punktów więcej, tylko może ze 4. No nic, dobra. Spróbujmy zagrać jeszcze raz tym deckiem i w sumie jakoś nie za fajnie mi się nim gra, więc w sumie trochę się cieszę, że już po wszystkim. Chociaż myślę, że nie wiem, ale jest szansa zrobić
lepiej ten deck. I dziwi mnie trochę, że on jest aż tak popularny tam na Playgwencie. Bo jest tu parę kart, które by się jeszcze przydały i jest parę kart, które niekoniecznie się w tym deku przydają. Więc... No nie wiem, nie wiem. Można by tam pozmieniać parę rzeczy jeszcze. Ale dobra, zagramy jeszcze ostatni meczyk tym deckiem. I od jutra zaczniemy coś nowego. Królestwa Północy, myślę. No ale tylko niech znajdzie mi przeciwnika, to będę się cieszył jeszcze. Halo, halo. No mamy problem z wyszukiwaniem. Momencik, musimy zrobić cięcie. Ja do was zwracam za chwilę, jak się już uda coś znaleźć. Dzięki i do zobaczenia. Za momencik. No witam, witam z powrotem. Po cięciu i mamy przeciwnika. Mamy Skoja tym razem. Miejmy to za sobą. Nie wiem, co to będzie. Standardowe... Standardowe prawdopodobnie... Harmonię. Dobra, mamy Passiflorę na ręce. Kieszonkowca. Nie wiem, czy to mi się przyda akurat. Dobra, spróbujmy. Mamy Morilsa. No, zobaczymy. Na harmonię akurat nie Irden będzie bardzo dobry. Przeciwnikowi się czas skończył przy wymianie kart. To już nie jest dobry znak. Zobaczymy, czy zagra w ogóle coś. Gra. Dobra. Jest Percival. Dobrze jest. Kwasy, rubiny. Czego zapragniesz? Dobrze jest. No to my w takim razie... Proszę ja was. Odpalamy tajny skład. I nowigradzkie. Pięć obrażeń, śmiertelny cios wzmacnia drzewce. Dobra. Mamy jeszcze jedne. Ciekawe, co chowasz w tych szarawarach. A tym razem trucizna. Wystarczy jedna strzała. Niech będzie trucizna. No to teraz tego typka sobie wrzucimy. Mamy tylko Madame Luizę z niepostrzeżonych i niedyskretną kokotę. Dlatego byśmy w pierwszej rundzie nie chcieli zużywać raczej, więc Passiflora odpada na pierwszą rundę. Zobaczymy, co on zrobi. Się zastanawia na razie. Jest VW. I ze w las, czyli wodę Brokilonu ma prawdopodobnie na ręce. Druga trucizna. Skoro wyciągnął Driadę, to może nie ma tego drzewca z trutką. A nie, na Saula dał, czyli jeszcze musi, pewnie ma jedną kartę z trucizną na ręce. No i właśnie teraz by się przydało oczyszczenie, no ale oczywiście nie mam nic takiego. Do tego tak naprawdę jesteśmy teraz grubo w plecach. Uh,
I tak naprawdę słabo mamy co zagrać. Morską hienę możemy jeszcze. Szkoda, żeby takie cacko się zmarnowało. Dobra, zbustujemy się. No i okej, będę chyba pasował, bo nic tu nie wymyślę więcej. Ahakamski trapper. Zagrałbym Finta. No dobra. Ja dość. Trochę ten deck jest wnerwiający. No ale dobra. Coś spróbujemy ugrać jeszcze. Wziątka, chwitr. I mamy bandę urwisów. Banda urwisów to są niepostrzeżeni. I wziątka też są niepostrzeżeni. Dobra, czyli ewentualnie możemy sobie odpalić pasiflorę. Tylko nie pierdolło. Chawiesz, dobra. Odpalimy sobie zdolność. I chwitra. Okej. Przeniesie mi do drugiego rzędu. Mamy wziątka, więc mogę go przenieść z powrotem do drugiego rzędu. Tylko najpierw wystawimy sobie... No właśnie co? Zagrajmy pasiflorę. Nic mnie tak nie kręci jak cudze sekrety. Być może spasuje, nie wiem. Gdyby teraz spasował, no to ma wtedy jedną kartę mniej w trzeciej rundzie. Więc nie wiem, co stworzy, ale na razie chyba jeszcze nie spasuje. Toru wiela. Okej. Średnio najeża. No to ja sobie wezmę wziątka. Co mam za plecami? Zapłacę haracz. No i okej. Teraz banda urwisów mi daje zysku 3, a z pasiflory mam 6. No to i tak jest 9. Także jedna moneta się zmarnuje niestety.
No ale wyskoczy mi redańczyk i będę mógł jeszcze bandę urwisów też o 3 wzmocnić. No i mamy jakieś trucizny, czy co będziemy mieli? No trucizna. Nie szkodzi, dobra. Banda urwisów. Ile można dostać ciastek za diament? I raz, dwa, trzy razy wzmacniamy. Koniec tury. A, zapominam ciągle strzelać tymi chwitrem. Ale i tak spasował. No i on ma teraz 4 karty, ja mam 5, także jest w sumie całkiem spoko. No i mamy Savole i mamy Kokotę. Jakby nam doszedł śliski Adriano, no to by było całkiem fajnie. Mamy też 3 monety, bo połowę monet nam... No, jeszcze bandę urwisów, spoko. Kanalarzy wymienimy. Drugich kanalarzy. No, no dwa mutanty, zabójcy. No też nie najgorzej. Chociaż ze śliskiego bym się bardziej cieszył. No to co, od razu odpalamy tajny skład, wyjdzie redańczyk. No i Kokotę sobie ustawimy. To sobie wezmę. Niech się boostuje. No i mamy 6 monet, więc możemy zapłacić haracz Morilsa. A nie jest źle, nie jest źle. Dobra, 2 damage. Poszło. Chyba się może się uda tym razem wygrać, chociaż kurde. Znowu 2 damage. Już nie żyjesz. Dobra, Kokoty się pozbył. No tak swoją drogą to 2 karty, które w sumie za wielkiego tempa nie mają te elfy. Więc nie wiem do końca na co liczy. Już ma 11 punktów straty. Woda Brokilonu oczywiście 2 razy. No jeszcze drugi raz nie poszło, ale pójdzie raczej. Tylko pewnie najpierw wystawi coś innego z harmonią, a potem ją użyje drugi raz, chociaż to chyba mu nic nie da. Dobra, nieważne. No to tak, jeden rząd możemy zresetować Irdenem, z drugiego rzędu najsilniejszą jednostkę możemy rozwalić Morilsem, więc nie jest źle. Na razie Madame Luizę walniemy, bo ona po prostu... Płatne z góry, Gobusiu. Jej zdolność, że tak powiem, działa do końca rundy, nic z tym nie jest w stanie zrobić, więc niech sobie siedzi po prostu. Oj, do tego samego rzędu je wrzucił. No idealnie. A, bo chcę obrońcę mieć w tym rzędzie. No super. Nie ustąpię ani kurwa pięści! Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To mi się podoba. No to obrońcę będziemy mogli Morilsem rozwalić w razie czego. Bandę urwisów na razie sobie pieprzniemy. Ostrożnie! Ofirczycy czytają w myślach. A, możemy ich w sumie wzmocnić za 3 od razu. Znaczy, że on jeszcze będzie miał wielki dąb na pewno, to tylko, że no, wrzuci go do pierwszego rzędu, więc tak Morilsem go nie będę w stanie rozjechać.
bo się znowu wychodzi brak oczyszczeń. Za 5, no to urwisi pójdą, dobra. No ale cały czas boosty możemy mu załatwić ładnie. To wrzucimy sobie Savolę teraz. Nie brać jeńców! Na dalekim zasięgu daje tarczę. No dobra. No to Morils. Wieczny ogień. Płacimy haracz. No i zostaje mi Irden, który, o, idealnie, bo Barnaba mu... W razie poparzeń skonsultuj się ze Zbachorem lub jeszcze więcej jednostek zboostował i teraz Irdenik go po prostu pogrąży. Twój zły dzień. No i poszło, chociaż wcale nie tak dużo, że tak powiem, nie tak dużą różnicę punktów mamy. Tylko 5 punktów, ale na 4 partie tym deckiem jedną się udało wygrać, także już jest sukces. No okej, to by było na tyle na dzisiaj z Gwinta. Dzięki bardzo za oglądanie, od jutra zaczynamy nowy deck, także trzymajcie się ciepło, na razie, cześć.